Dziękujemy bardzo, a na tym sukcesie przecież wszystkim zależy i właśnie specjalistom i przede wszystkim tym chorym. Doktor habilitowana Agnieszka Pluta, przypomnę, z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, to autorka drugiego wykładu, którego mieliśmy przyjemność wysłuchać, ale jest z nami także pani doktor Joanna Mańko z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. To Państwu przypominam, ale oczywiście wiedza daje nam siłę, a zatem tę wiedzę teraz dzięki naszym ekspertkom będziemy poszerzać i to sesja pytań i odpowiedzi, czyli głos pacjentów, głos Państwa, którzy nas słuchacie. Przechodzimy zatem do zadawania pytań. Pierwsze pytanie, może skieruję je do pani doktor habilitowanej Agnieszki Pluty, ale tylko dlatego, że widzę, że chodzi o autoprzeszczep w szpitalu Kopernika w Łodzi. 2013 rok, w lipcu pobrano u mnie komórki do autoprzeszczepu. Przeszczep miałem wykonany we wrześniu tegoż roku. Powiedziano mi wtedy, że część komórek została zamrożona do wykorzystania w przyszłości. Dzisiaj po wznowie szpiczaka jestem obecnie w 7. cyklu chemii i po 8. mam zostać skierowany na przeszczep. Chciałem zapytać, czy te komórki z roku 2013 będą mogły zostać wykorzystane? Czy najpierw czeka mnie ponownie pobieranie komórek? Tak, tak, zdecydowanie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie. Jak najbardziej komórki, które są pobrane do 10 lat, bez problemu je wykorzystujemy. Jeżeli są pobrane powyżej 10 lat wstecz, to sprawdzamy żywotność tych komórek i nasze doświadczenie jest takie, że te komórki dalej mają bardzo dobrą żywotność i też je wykorzystujemy do transplantacji dla naszych pacjentów, więc jak najbardziej pacjent może szykować się na leczenie transplantacyjne, już nie będzie go czekało pobranie macierzystych komórek krwiotwórczych. Jeśli rzeczywiście są, jeśli były pobrane, to na pewno w banku komórek macierzystych w odpowiednich warunkach czekają. Czytam zatem kolejne pytanie. Też mówię do Pani, jeżeli Panie będą chciały wymienić się doświadczeniami i uzupełnić swoje wypowiedzi, to oczywiście jak najbardziej proszę ten głos zabierać. Jak oceniają Państwo kolejny? Po 4 latach autoprzeszczep szpiku przy szpiczaku, zagrożenia i możliwości oraz jakość życia pacjenta. Może teraz Pani doktor Joanna Mańko rozpocznie. Tak jest, dziękuję bardzo. Oczywiście stosowanie wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej przeszczepem komórek macierzystych jest jak najbardziej taką określoną, mocną pozycję ma w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. W przypadku szpiczaka plazmocytowego można wykonywać 1-2 przeszczepy czasami w krótkim odstępie czasowym, czasami tak zwanym odstępie opóźnionym, czyli po uzyskaniu kolejnej remisji. Jest to jak najbardziej do przyjęcia i do przeprowadzenia. Na szczęście, tak bym powiedziała, że szpiczak plazmocytowy jest dosyć wdzięczną jednostką chorobową do autoprzeszczepów, z tego względu, że jest to choroba, która daje dosyć dobre i szybkie regeneracje po autotransplantacji i dodatkowo stosunkowo mało powikłań. Czyli tutaj, jeżeli bym miała rozważać, to tutaj rzeczywiście autoprzeszczepy w szpiczaku są bezpiecznymi procedurami, jeżeli domyślam się, że osoba pytająca, prawda, ma to na myśli. Jakie są możliwości, prawda? Oczywiście mamy na szczęście coraz inne, większe możliwości, to znaczy, jeżeli pacjent jest w dobrym stanie ogólnym, ma określoną liczbę procedur wcześniej przeprowadzonych przy jednej, czy dwóch, czy trzech liniach terapii, teraz wchodzą nowy sposób leczenia, czyli tak zwane CAR-T, prawda? Czyli wykorzystanie limfocytów T do reakcji przeciwko szpiczakowi. I tutaj trudno mi tak wnioskować, bo za mało mam danych, żeby powiedzieć, czy pan Bogdan, bo tak rozumiem, się do tego kwalifikuje, czy nie, ale generalnie można by było nawet pomyśleć o tego typu procedurze, zwłaszcza, że tę procedurę jest stosowana w ramach badania klinicznego, a więc nie jako procedura o w pełni potwierdzonej wartości, prawda, takiej zatwierdzonej już, ale w ramach badań naukowych, ale kontrolowanych, również w ośrodku hematologicznym, transplantacyjnym w Poznaniu. Także tutaj, jak mówię, jak najbardziej drugi przeszczep jest opcją jak najbardziej sprawdzoną i stosowaną. Jeżeli byśmy bardziej się zastanawiali nad
opcjami nowszymi, prawda, ale przez to też mniej sprawdzonymi, to potencjalnie można by było rozważyć też zastosowanie CAR T-cells. To ja może małe słowo komentarza, bo ja bym zdecydowanie uważam, że jeżeli pacjent był 4 lata w remisji po pierwszym autoprzeszczepie, to jest jak najbardziej słuszne, aby otrzymał drugie autoprzeszczep. Może otrzymać z kondycjonowaniem, chemioterapią melfalanem, czy jeżeli jest możliwość taka ośrodka, to za pomocą napromieniowania całego ciała, czy też napromieniowania szpiku kostnego. Natomiast my teraz też przejrzeliśmy piśmiennictwo dotyczące zastosowania nawet trzeciej transplantacji u chorych na szpiczaka plazmocytowego w bazie Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Szpiku, gdzie wszyscy w Europie, którzy ze wszystkich ośrodków w Europie, które wykonują transplantację, jesteśmy zobowiązani do monitorowania i umieszczania danych o naszych pacjentach i ich efektach leczenia, to na podstawie zgromadzonych tam wiadomości na temat pacjentów i trzeciej transplantacji w leczeniu szpiczaka plazmocytowego okazuje się, że ta trzecia transplantacja autologiczna też jest uzasadniona, szczególnie jeżeli były dobre efekty terapeutyczne dwóch poprzednich transplantacji. Największą liczbą pacjentów, która miała trzecią transplantację, to byli pacjenci, którzy w pierwszym okresie mieli tak zwany przeszczep tandemowy, czyli było podanie chemioterapii, później od 6 do 12 tygodni przerwy i podanie drugiego przeszczepu. I te efekty tego trzeciego przeszczepu po tym dwóch przeszczepach po sobie, tym przeszczepie tandemowym, rzeczywiście też przynosiły dobry efekt terapeutyczny, przekładały się na wyższy odsetek odpowiedzi, dłuższe przeżycie wolne od nawrotu choroby, więc jak najbardziej drugi przeszczep tak. Dziękuję bardzo i mamy kolejne pytanie zadane przez panią Beatę. Czy fakt, że biorca ma uczulenie na penicylinę, może być dużym problemem? Czy fakt chorowania w przeszłości na żółtaczkę może być problemem przy przeszczepie allogenicznym? Bardzo proszę. To może ja odpowiem na pytanie. Uczulenie na penicylinę występują oczywiście i nie jest to jak gdyby bardzo rzadkie, taki problem u pacjentów przygotowany do transplantacji. Na szczęście, jeżeli nawet to uczulenie na penicylinę dotyczyłoby wszystkich penicylin, prawda, bo trudno tak rozsądzać po krótkiej informacji, to mamy szereg innych grup, które są często stosowane w leczeniu szerokowidmowym antybiotykoterapią i nie musi być koniecznie wykorzystywana ta grupa penicylin. Czyli tutaj nie jest to absolutnie przeciwwskazaniem do procedury przeprowadzenia czy auto, czy allotransplantacji i jest możliwość wykorzystania innych grup antybiotyków. Tu też jest pytanie, czy fakt chorowania w przeszłości na żółtaczkę może być problemem przy przeszczepie allogenicznym. Jak gdyby informacja, że pacjent przeszedł żółtaczkę, może dotyczyć też wirusowego zapalenia wątroby typu A, typu B bądź typu C. Czyli tutaj jest istotna informacja, czy była to tak zwana popularna żółtaczka pokarmowa typu A, która należy do tak zwanych ostrych infekcji. To znaczy pacjent się zakaża najczęściej w dzieciństwie. To są przeważnie takie skupiska, czy w przedszkolu, czy w szkole tego typu występujące. I następnie wirus jest całkowicie wyeliminowany i nie ma nosicielstwa tego wirusa. Czyli tutaj przechorowanie WZW typu A, spora część społeczeństwa przechorowuje coraz mniej, bo jest coraz czystsze społeczeństwo. W przypadku wirusa typu B i typu C jest inna sytuacja, to znaczy te wirusy pozostają u nas w postaci latentnej. I z tego też względu to już trochę zmienia sytuację. Na szczęście jesteśmy od mniej więcej około od początku zeszłego roku, w takiej sytuacji, że w przypadku przechorowania wirusowego zapalenia wątroby typu B możemy zastosować profilaktykę odpowiednimi lekami w celu uniknięcia reaktywacji tego wirusa. Czyli tutaj sytuacja jest o wiele bardziej korzystna i te
profilaktyka w ramach programu leczniczego jest jak gdyby szeroko dostępna dla pacjentów przygotowanych do transplantacji, poddanych transplantacji i stosujących leki immunosupresyjne i jest stosowane jeszcze przez 1,5 roku od zakończenia immunosupresji. I tu współpraca nasza z zakaźnikami jest bardzo dobra i jak gdyby nie ma żadnych takich wątpliwości. Tak więc odpowiadając, chodzi o to, jakiego typu jest to wirus, prawda? W tym przypadku. Dziękuję bardzo. Obie panie wskazywały, jak ważna jest profilaktyka w kontekście tych zagrożeń zakażeniami. Myślę sobie, że to bardzo ważne dla pacjentów, ale także dla ich rodzin, bo kiedy już osiągamy sukces w postaci przeszczepienia, no to chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby tego sukcesu nie stracić, a zakażenie może pokrzyżować te plany, ale też panie wskazywały na to, że mamy narzędzia. Zatem kolejne pytanie od pani Agnieszki, jak długo po przeszczepie powinna trwać profilaktyka? Czy to miesiąc, rok bądź lata? To może ja podejmę pytanie mojej imienniczki. To oczywiście należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z przeszczepem autologicznym czy allogenicznym. Po przeszczepie autologicznym prowadzimy profilaktykę przeciwwirusową i przeciwko pneumocystis jirowieci i prowadzimy ją przez okres około 6 miesięcy i trzeba pamiętać, że w tym postępowaniu profilaktycznym jest też cały kalendarz szczepień dla naszych pacjentów, tak aby zmniejszyć ryzyko infekcyjnych, które mogą u nich po leczeniu transplantacyjnym się pojawić. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z transplantacją allogeniczną macierzystych komórek krwiotwórczych, to tutaj jest zgoła inaczej. Profilaktyka przeciwwirusowa, profilaktyka przeciwgrzybicza prowadzona jest do zakończenia leczenia immunosupresyjnego, zwykle około pół roku, roku, ale generalnie pół roku stosujemy i ewentualnie dłużej, jeśli dłużej prowadzimy leczenie immunosupresyjne. Jeśli pacjent ma leczenie immunosupresyjne do końca życia, a czasami tak się zdarza, to o tej profilaktyce przeciwinfekcyjnej do końca życia u pacjenta należy pamiętać. Jeżeli chodzi o profilaktykę po alloprzeszczepie przeciwbakteryjną, to tutaj boimy się przede wszystkim zakażeń bakteriami otoczkowymi i profilaktykę prowadzi się do roku po transplantacji, no chyba, że oczywiście stosujemy dłużej immunosupresję i tak jak w przypadku chorych po leczeniu transplantacją autologiczną, oczywiście zalecane są odpowiednie szczepienia, tak aby uzbroić układ odpornościowy naszych pacjentów przeciwko infekcjom, które mogą spotkać na swoim życiu. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie mamy dotyczące wirusa cytomegalii, o którym panie wspominały. Czy fakt, że może grozić reaktywacja cytomegalii, można zniwelować doborem dawcy? A może ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Otóż trochę tu można trochę niwelować to ryzyko, ponieważ to, czego my się najbardziej obawiamy, jest sytuacja taka, kiedy biorca jest serologicznie dodatni, czyli posiada już kontakt z wirusem cytomegalii, ma wirusa tego w postaci utajonej, a dawca jest serologicznie ujemny. Ta konstelacja biorca-dawca powoduje, że w tych przypadkach dochodzi najczęściej do reaktywacji tego wirusa, ale stosunkowo również często dochodzi nawet w konstelacji, kiedy biorca jest serologicznie dodatni i dawca jest serologicznie dodatni. Czyli tutaj można minimalnie poprawiać, ale te różnice pomiędzy tymi doborami nie mają aż tak dużego znaczenia. Tutaj istotniejsze jest to, co no, cały czas mówimy, najistotniejsza jest profilaktyka, to znaczy zapobieganie. Z tego też względu możliwość zastosowania w przypadku cytomegalii postępowania profilaktycznego jest tutaj najważniejsze. Z tym, że jest taka uwaga jeszcze, że nie, jak gdyby na chwilę obecną postępowanie profilaktyczne w przypadku cytomegalii jest dla nas niedostępne, to znaczy w ten sposób niedostępne, że nie ma programów lekowych, które umożliwiłyby jak najbardziej jak gdyby szerokie stosowanie tej profilaktyki, bo wskazaniem jest biorca serologicznie dodatni, nie układ biorca-dawca, ale biorca serologicznie dodatni.
I w przypadku pewnych sytuacji, kiedy jest na przykład przeszczep oddawcy niespokrewnionego, albo jest sytuacja, że jest to nie w pełni zgodny przeszczep, czy haploprzeszczep, ci pacjenci wydają się odnosić największe korzyści z zastosowania tej profilaktyki. I w tym wypadku my bardziej jak gdyby zmierzamy w kierunku tej profilaktyki niż dobieraniem biorca-dawca, bo ten sposób dobierania nie zawsze jest możliwy. Czasami jest taka sytuacja, że tych dawców jest mało i wtedy nam bardziej zależy na dobraniu w układzie HLA zgodnego dawcy niż rzadko się zdarza, żebyśmy mogli aż tak bardzo uwzględniać dobór serologiczny. Jeszcze raz powtarzam, istotą w profilaktyce reaktywacji CMV jest serologicznie dodatni biorca. Jego musimy chronić. Bardzo dziękuję pani doktor. Widzę, że zachęciliśmy naszych słuchaczy już w tej sesji, żeby te pytania zadawać, bo kolejne się pojawiają, więc pozwalam sobie ze względu też na to zainteresowanie jeszcze z paniami tego spotkania nie kończyć, ale chwilę przedłużyć ze względu na to zainteresowanie. I kolejne pytanie od pani Beaty ponownie, bądź innej pani Beaty, która jest z nami, nas słucha i ogląda. Czy wysoki poziom ferrytyny jest przed przeszczepem leczony? To ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Niestety w Polsce nie mamy refundacji dotyczącej leków chelatujących, a leczenie chelatujące jest to leczenie, które ma za zadanie obniżyć ilość żelaza w organizmie naszego pacjenta. W związku z tym możemy zastosować takie leczenie, bo rzeczywiście poziom ferrytyny wiąże się z powikłaniami nie tylko pod postacią powikłań infekcyjnych, ale też gorszego wszczepu u pacjentów po leczeniu transplantacyjnym, szczególnie po transplantacjach allogenicznych. W związku z tym chcielibyśmy, aby ten poziom ferrytyny był poniżej 1000 i u części pacjentów, jeśli mogą sobie tylko pozwolić, aby kupić taki lek, to taki lek mogą przyjmować i obniżać poziom ferrytyny, mogą przyjmować takie leczenie chelatujące. Jest to leczenie pod postacią tabletek, więc dość łatwo przyswajalne i możliwość jest leczenia w domu. Leczenie, które mogłoby być stosowane w ramach hospitalizacji, to jest leczenie za pomocą wlewów podskórnych. Jest to leczenie niezwykle trudne, ponieważ te wlewy trwają 24 godziny, de facto 7 dni w tygodniu. Więc tego leczenia dla pacjentów hematologicznych tak naprawdę nie ma. To są pojedyncze osoby, które ja pamiętam w swojej karierze, żeby otrzymywały takie leczenie. Natomiast cały czas czekamy na refundację leczenia doustnego, które jest dostępne, no ale niestety te koszty tego leczenia są wysokie, aczkolwiek niektórzy pacjenci ponoszą je, żeby jak najlepiej przygotować się do transplantacji. Panie, w poprzednich odpowiedziach mówiły o możliwości kolejnych autoprzeszczepów i raz jeszcze ten wątek pojawia się, tym razem w pytaniu pani Marty, czy w razie wznowy, ale już po dwóch autoprzeszczepach jest możliwa kolejna mobilizacja, pobranie komórek macierzystych i kolejny autoprzeszczep? Może ja spróbuję odpowiedzieć. Pani doktor Pluta bardzo już jak gdyby na to odpowiedziała, że jak najbardziej są dane za tym przemawiające, nawet polskie doświadczenia, ponieważ powstała praca mówiąca na temat trzeciego przeszczepu i mobilizacji po przeszczepach, która się okazała, że w większości przypadków jest możliwe przeprowadzenie tej mobilizacji. Jeżeli w pewnych sytuacjach jest konieczność stosowania dodatkowego, bardziej specjalistycznego leczenia w celu uzyskania tych komórek, czyli jak najbardziej jest możliwość przeprowadzenia kolejnej mobilizacji, kolejnego autoprzeszczepu, chociaż nie mogę sobie nie pozwolić na jeszcze, że pytanie, czy na tym etapie nie można by było pomyśleć albo na temat allotransplantacji, prawda, jeżeli to jest młoda, zdrowa osoba, prawda, bez obciążeń, tym bardziej jak ma dawcę rodzinnego, ewentualnie nad właśnie tymi CAR T-cells, które są, jak mówię, wyjątkowo teraz mamy możliwość, myślę, że pewnie przez rok, nie dłużej, zastosowania w ramach badania klinicznego, czyli o mniejszym potwierdzonym znaczeniu. Także tutaj te opcje też są. I czyli tak naprawdę to mamy kolejne auto, mamy allotransplantację do rozważenia bądź CAR T-cells. Bardzo dziękuję. I pan Tadeusz zadaje kolejne pytanie. Czy
przeszczep allogeniczny dla szpiczaka to dobry kierunek? Poniekąd moja przedmówczyni odpowiedziała już na to pytanie, że w niektórych sytuacjach klinicznych to jak najbardziej dobry kierunek, szczególnie u osób młodych, szczególnie u osób, które wyczerpały rozliczne terapie, nowoczesne terapie, które są dostępne dla chorych na szpiczaka plazmocytowego i dla tych, co mają dawcę rodzinnego. I trzeba pamiętać, że jest to trudne leczenie, ale jest to leczenie, które może przynieść jako jedyne wyleczenie szpiczaka plazmocytowego, bo inaczej tej jednostki chorobowej nie jesteśmy w stanie wyleczyć. Niemniej wyniki leczenia za pomocą allogenicznej transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego pozostawiają do życzenia jeszcze trochę. Natomiast drugim dobrym kierunkiem oczywiście jest to leczenie eksperymentalne CAR-T i mam takie poczucie, że może w przyszłości te CAR-T jednak będą lepszą opcją terapeutyczną niż po prostu allogeniczna transplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych jako kolejny etap leczenia szpiczaka plazmocytowego. Bardzo dziękuję. Pozwólcie Panie, że choć ten oficjalny czas naszego spotkania, webinaru minął, to jeszcze mamy dwa pytania i pozwolę je sobie zadać. Od Pani Grażyny pytanie na początek. Przy jakim poziomie białka monoklonalnego należałoby rozważyć rozpoczęcie procedury ponownego przeszczepu autologicznego, szpiczak? Aktualnie osiągam poziom białka M równe 8 i sukcesywnie wzrasta. Spróbuję odpowiedzieć. Trochę mam mało danych, ale tak bym odpowiedziała. Domyślam się, że jest to osoba po autotransplantacji, która była w remisji, uzyskała odpowiedź na to leczenie i obecnie poziom białka M jest 8. Domyślam się, że to jest tak naprawdę 8 gramów na litr ta wartość. I odpowiadając na to pytanie, po pierwsze, jeżeli dochodzi do ponownej aktywności, czyli nawrotu szpiczaka czy po leczeniu, czy po autotransplantacji, to muszą być spełnione kryteria nawrotu. Pytanie, jaki najniższy poziom białka monoklonalnego miała Pani przed tą oceną? Czyli w momencie, kiedy dochodzi do nawrotu choroby, już jest w pełni stwierdzony i ten różnica tego białka musi być równa, domyślam się, że w tych wartościach to musi być powyżej 5, czyli poniżej 0,5 grama na decylit. To wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest to obiektywna cecha progresji. Z tym, że jeżeli nawet doszłoby do progresji, to wówczas przed jakimkolwiek rozważaniem kolejnej procedury autotransplantacji musimy uzyskać jak najgłębszą odpowiedź na ten nawrót choroby, czyli musi być zastosowana kolejna linia leczenia. Nie stosuje się w przypadku jak gdyby progresji choroby kolejnego autotransplantacji, czyli najpierw musi być kryteria progresji, leczenie tego i następnie rozważenie, czy właśnie autotransplantacja jest tutaj jak najbardziej skuteczną i zasadną procedurą. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie zapowiadane tym razem od Pani Ewy. Mam pytanie odnośnie badania chimeryzmu. Co oznacza chimeryzm po przeszczepie szpiku? Czy zawsze musi być 100%? Jeśli jest poniżej, to czy to znaczy, że przeszczep się nie udał? To ja podnoszę tą rękawicę. Chimeryzm oznacza, ile dawcy jest w organizmie naszego pacjenta. Pacjent po transplantacji szpiku jest taką chimerą. Jak mówimy, możemy powiedzieć, że w obudowie w ciele pacjenta układ krwiotwórczy i układ immunologiczny jest układem dawcy. Stąd chociażby zmieniają się grupy krwi, tak? Zawsze biorca przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych ma grupę dawcy tego transplantacji. Natomiast chimeryzm nie zawsze musi być 100%, aczkolwiek dążymy do tego, aby był jak najwyższy. Jeżeli jest powyżej 90%, to my jesteśmy zadowoleni, ale do chimeryzmu wyższego dochodzimy różnie w zależności od tego, jaki mamy rodzaj transplantacji. Jeżeli mamy transplantację allogeniczną z kondycjonowaniem mieloablacyjnym, czyli takim bardziej agresywnym, to jest leczenie dedykowane dla młodych chorych, to zwykle szybciej dochodzimy do tego wyższego chimeryzmu. Natomiast jeśli do leczenia transplantacyjnego używamy leczenia kondycjonującego o zredukowanej intensywności, wtedy
przez długi okres czasu pacjent jest taką naprawdę podwójną chimerą i ma w sobie jeszcze trochę układu krwiotwórczego swojego i dawcy, i dopiero w ciągu miesięcy, czasami lat, dochodzi do przekształcenia się w układ krwiotwórczy i układ limfatyczny dawcy. W związku z tym dążymy, ale to nie jest tak, że to jest źle, jeśli nie mamy chimeryzmu 100%. To też zależy od całości sytuacji klinicznej. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Ostatnie, jak zapowiadałem, i dziękuję paniom za udział w tym spotkaniu i webinarze. Mnie było bardzo miło być jego moderatorem. Przypomnę, z nami są jeszcze pani dr Joanna Mańko z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz doktor habilitowana Agnieszka Pluta z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiedza daje nam siłę. Panie dawały tę siłę, przekazując tę wiedzę i w wykładach, i w czasie pytań i odpowiedzi. Także serdecznie paniom dziękuję, ale myślę, że tę siłę właśnie też dają lekarze, tacy jak panie. I ta siła jest również wam potrzebna, żebyście panie pomagały pacjentom i wykonywały tę niełatwą pracę, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy do tego wszystkiego towarzyszy nam jeszcze pandemia koronawirusa i z tym się zmagamy. Dlatego dużo zdrowia i siły dla pani z tymi podziękowaniami i oczywiście dla wszystkich waszych pacjentów i słuchaczy, tych, którzy dzisiaj nas słuchają i oglądają. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i udział. Przypomnę, że nasze spotkanie było możliwe dzięki partnerom tego spotkania, firmom MSD oraz Novartis i co ważne w imieniu organizatorów, czyli portalu hematoonkologia.pl, zapis naszego dzisiejszego webinaru, odpowiedzi na te pytania, a także wykłady pani będą dostępne i opublikowane na tym portalu. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy.